No hej, hej, hej. Pogoda się psuje. Cały dzień było słońce. A teraz są chmury. Zobaczymy, czy jeszcze jutro mamy tu przyjść, tak? Drugi dzień. Oliweczek. Tak jak mówiłem, tylko na jednej wardze. Czyli na trzepaczce, będę tak mówił. Tak będę mówił. Trzepaczka elektryczna. Wczoraj zrobiliśmy 17 drzew. 17 worków, tak? Oliwek. Po 40 kilo mniej więcej. Może trochę więcej. A dzisiaj zrobiliśmy 20, czyli do całej chorobie zrobiliśmy 2 dni, tak? 20 i co chciałem powiedzieć, i przy 20 drzewach tylko 14 worków, czyli po prostu było mniej oliwek. Tak jak widzicie, takie niektóre drzewka są malutkie i tak dalej, ale jest dobrze. No co? Jest która godzina? Poczekaj, ta za 10 trzecio. Ty, trzeba to zbierać. Już siatki poskładane, jak widzicie. Zbieramy resztę tam oliweczek, co zostało się z jednego drzewa ostatniego. Złożenie siatek, naciągnięcie, złożenie ładnie, pięknie. Potem tam są nasze wory. Zawiązanie worów na samochód, na pick-upa agrotyko, jak to się mówi na Krecie i w Grecji. No i potem do przetwórstwa, tak? Do tłoczni oliwy. Postaram się coś nagrać, bo byłem wczoraj i chciałem wam pokazać, jak to wygląda. No ale nie nagrałem, bo też byłem z szefem, a wiecie, jak to z szefami jest. Szef się lubi spruć. Ha, ha, ha. No co? Zebrałem dzisiaj, poczekajcie, trochę potrząsnę, bo zebrałem dzisiaj oliwek, butelkę, tak, specjalnie po to, żeby je zrobić, więc oglądajcie, co i jak, to będę, to wam przedstawię, jak zrobić sobie oliwki w domu, żebyście wy nic sobie nie zrobicie, bo nie ma oliwek, no ale tak, z ciekawości, czyli trzymanie ich w wodzie przez parę dni, żeby goryczka się wytrąciła, potem w wodzie z solą, z octem, no i znowu trzymanie. To wytłumaczę wam wszystko tak, jak trzeba, tak? No. Jeszcze będziemy mieli, jeżeli nie będzie padać, to jeszcze jutro będzie jeden dzień, bo tam zostały oliwki, ale widzicie, pojedynczym szyku są bojowym i trzeba się bawić teraz z siatkami, nie można za szybko tego zrobić. Nie wiem, ile tam zostało. Bardzo możliwe, że jeszcze 2 dni nam zajmie. I to tyle. No co? Bądźcie na bieżąco. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. I tyle. Jeszcze wam chyba zrobię odcinek o sprzętach, jak to wygląda. Czyli to za siatki, ile kosztują, i werga, tak jak widzicie tutaj, tak, ta wibracyjna, że tak to nazwę, nowy typ, opowiem wam ceny i tak dalej, bateria, siatki, jedna werga, normalnie tak jak powiedziałem się robi dwoma, 6 siatek i 2 wergi. No i potem sobie poszukamy. No co, teraz ostatnim czasem oliwa osiągnęła dobrą cenę, dlatego że na nową oliwę jest ustalona cena około 4,20 euro, a na tamtoroczną, czyli starą, no nie starą, ale można tak powiedzieć, 3,60 coś. No dobra, to tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się zdrowo. Hej. No, 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 no. Witam, witam. Wjechaliśmy właśnie na wytłoczarnię. Tak to wygląda z zewnątrz. Nie będę im się tam bijał do środka, ale jak widzicie, pojemniki przygotowane. No i każdy zostawia swój sprzęt onumerowany i kiedy chce, to
rozpoczyna proces, tak? Oczyszczanie. Clark. Chłopaki podjeżdżają. To chyba nasz numer. Jak widzicie, tak to wygląda. Nie wiem, ile ta tutaj worków wchodzi. 4-5, 200 kilo. Jakoś tak. No co? Idziemy rozładować. Jak będzie jeszcze coś ciekawego, to wam przedstawię. Postaram się uchwycić troszkę. A któregoś innego dnia zgadam się z ludźmi, żeby pokazać, co jest grane. Pozdrawiam. No hej, to znowu ja. Ja już w domciu, tak. Dla zainteresowanych podam teraz kilka szybciutkich faktów. I tyle. Jest rozpiska. Gdybym sobie nie zapomniał. Czyli tak, jesteśmy dwa dni. Jesteśmy dwa dni w trzy osoby. Dwa dni w trzy osoby. Poczekajcie, ja sobie to jeszcze podliczę, było 11 i 20 dzisiaj. 37. Dwa dni. No można powiedzieć, pracujemy 8 godzin, tak? No ale nie było zbierane 8 godzin. Czekoladki gorzkiej. Proszę się poczęstować. Żartuję oczywiście. Dwa dni. Trzy osoby pracują. Jak mówiłem, na jednej maszynie, czyli to jest tak bardziej rozrywkowo. To będzie oliwa dla szefa. No ale zrobiliśmy. No bo nie można się zmarnować, tak? 37 drzew przez te dwa dni. 17 pierwszego dnia i 20 dzisiaj, tak? Pierwszego dnia mieliśmy 17 worków i dzisiaj mieliśmy 14. I tu jest rozpiska, tak? 31 worków po 40 kilo każdy. Plus minus teraz przyjmijmy. Może być 45, może być 50, a może być 36, nieważne. 1240 kg. I tak jak jest tu napisane, przez 5, dlatego że przelicznik to jest 5 do 1, czyli na 5 kg oliwek będzie litr oliwy. Tak? No więc podążając tym tropem, 248 litrów tylko z tego. Poczekajcie, żebym się nie pomylił. Czy tam jeszcze coś innego nie było? No było, ale to ja się zajmuję tymi dwoma dniami. Ok. I nie wiem, czy już mówiłem w poprzedniej części. Tak mówiłem. W tym roku cena oliwy jest bardzo dobra, bo podskoczyła na 4,20. Podskoczyła na 4,20. Tu moje oliweczki już się wpłuczą. Ja je wypłuczę 2-3 razy i potem zaleję wodę, ale to wam pokażę w innym odcinku, tak? Taka oliwa. Piękna. Biologiczna. Ja sam za nią płacę piątkę. A mówimy o cenie skupu. 4,20. 4,20. No więc po podliczeniu, ile wyjdzie oliwy z tych oliwek, które zebraliśmy w ciągu tych dwóch dni, tak? To jest 1000, powiedzmy 40 euro w tej cenie 4,20. Pokazywałem, byliśmy w przetwórstwie tam, w olejarni. Będzie gotowa za 2 godziny. Czyli szybciutko, oczywiście proces na zimno, tłoczenie na zimno. I co można dodać? Dwa dni, trzy osoby, 369, 18, 200 euro koszt pracowników.
powiedzmy, że 30 euro paliwo, tak? Bo trzeba było dojechać. Pracowaliśmy w niedaleko Rethim, no Agios Dimitrios, czyli Świętego Dimitra. To jest bardzo ciekawe, bo zbieraliśmy oliwki właśnie tam, a Święta Dimitra to jest patronka plonów, zbieractwa i tak dalej. Czyli będzie dobra oliwka. Wracajmy. 230 powiedzmy paliwo. Nie jest daleko, nie spalisz tyle. 230 euro. No i ma tauzena za samą oliwę. W cenie skupu. To, co wam pokazałem przed chwilą, to ja ją kupuję. Po znajomości, nieważne, piątkę. Jeżeli zostanie sprzedana tak jak należy, czyli jest 1041, tak? Proszę sobie odliczyć 230 euro kosztów. Na taki chłopski rozum, no bo tak jak powiedziałem, czepaczka, czyli werga, kosztuje 800, baterie trzeba kupić i tak dalej, i tak dalej. Ale to już na lata się ma. To nowa technologia, ona już będzie na 10 lat. Tam się nie ma co złamać. Nie, jest świetna sprawa. Bardzo mało liści, w ogóle nie łamie gałęzi w porównaniu z tymi starymi modelami, które uderzają obrotową głowicą. Czterema dokładnie. No to proszę sobie, no co, 800, 750 euro zarobku na czysto w ciągu 2 dni. Jeżeli mówimy o pieniądzach. Dlatego, że być może szef sprzeda, a być może sobie zatrzyma, a troszkę sprzeda, troszkę zatrzyma. No nie jestem w stanie powiedzieć. Nie lubię się zagłębiać w nie swoje tematy. Trzeba jeszcze pamiętać, że olejarnia tutaj na Krecie, w Grecji, one nie biorą pieniędzy za to, że się to zrobi. Po prostu biorą sobie jakąś część. Z 250 litrów, no ile zabierze? 20 litrów? 15? 30? Nie dowiedziałem się dokładnie, no ale mniej więcej tak. Okej, to wam chciałem przekazać. Trzymajcie się, dobrego wieczoru i do usłyszenia. Hej!